długo zapowiadany remont giełdy w Sandomierzu nareszcie dojdzie do skutku. Niebawem mają rozpocząć się pierwsze prace. Umowa z wykonawcą modernizacji giełdy już podpisana. Zgodnie z zapowiedziami inwestycja z budżetu miasta pochłonie ponad 17 milionów złotych i będzie kolejną wykonaną inwestycją w ramach programu rewitalizacji miasta. Modernizacja giełdowego placu prowadzona będzie w północnej części targowiska, ale również od strony mostu i drogi krajowej nr 77. Plac Sandomierskiej Giełdy nie będzie już odstraszać sprzedawców i kupujących. W ramach prac wykonany zostanie m.in. remont nawierzchni asfaltowej, położona zostanie kostka brukowa, zwiększy się również ilość dróg na placu. O szczegółowym zakresie prac na konferencji prasowej poinformował burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. Zostanie wykonany remont nawierzchni w północnej części placu targowego w zakresie wykonania nowych nawierzchni z kostki brukowej, remontu istniejących nawierzchni asfaltowych, budowy nowych dróg o nawierzchni asfaltowej. Następnie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa w północnej części placu targowego, przebudowa sieci wodociągowej, budowa nowego oświetlenia na całym placu targowym, montaż systemu wjazdowego wraz ze szlabanami, instalacja systemu do poboru opłat, budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, instalacja monitoringu wizyjnego wraz z nagłośnieniem, budowa budynku administracyjno-socjalnego dwukondygnacyjnego z pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatem ogólnodostępnym. Modernizacji Sandomierskiej Giełdy podjęła się firma Robson z Sandomierza, która ma doświadczenie już w podobnych inwestycjach. Jak zapewnia wykonawca, remont nie spowoduje zatrzymania handlu na giełdzie, ponieważ będzie podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności rozpoczną się prace przy budowie oświetlenia i kanalizacji, aby na wiosnę zająć się pozostałymi elementami projektu. Prace na giełdzie potrwają niecały rok. Po przekazaniu placu budowy przejdziemy do realizacji. W międzyczasie musimy wykonać pewne prace przygotowawcze związane na pewno z przygotowaniem projektu organizacji ruchu, dograniu harmonogramu, tak jak pan burmistrz powiedział, żeby wiemy, że tutaj musi być kontynuacja handlu i dlatego musimy to zaetapować, ponieważ mamy przebudować plac północny, ale oczywiście musimy przebudować całe oświetlenie i kanalizację. I oświetlenie i kanalizację przewidujemy rozpoczęcie robót pod koniec, w ciągu 2-3 tygodni, tak aby tutaj w miesiącach zimowych wykonać te prace takie, które są związane z pracami ziemnymi, czyli wszystkie przebudowy, które później nie widać, a na wiosnę przewidujemy rozpoczęcie robót nawierzchniowych. Po zrealizowaniu tej ważnej inwestycji warunki sprzedających z pewnością znacznie się poprawią. Czy modernizacja giełdy przełoży się na opłaty dla korzystających z niej sprzedawców i kupujących? Na to pytanie nie udało nam się jak na razie uzyskać odpowiedzi od włodarza miasta. Ale myślę, że to nie ma żadnego związku z tą inwestycją. O tym będziemy decydować, czy będzie Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie dopiero po wykonaniu tej inwestycji. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Inwestycję uda się wykonać w ramach dużego programu rewitalizacji miasta. Remont Sandomierskiej Giełdy jest ostatnią już inwestycją w ramach tej rewitalizacji Sandomierza. Do tej pory w związku z rewitalizacją udało się wykonać m.in. przebudowę placu 3 Maja oraz rozbudować Miejską Bibliotekę Publiczną. Inwestycja na giełdzie w Sandomierzu ma rozpocząć się za niespełna 3 tygodnie. Katarzyna Kaszluga, STV Info.